Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy Was serdecznie. RS Live 10. Dziesiąty odcinek, odcinek specjalny, zamykający pierwszą serię. Skoro zamykający pierwszą serię, to porozmawiajmy o pieniądzach, a dokładnie mówiąc o finansowaniu. Jest z nami gość specjalny, Adam Kobus. Cześć Adam. Cześć. Niezależny pośrednik kredytowy. Ekspert. Ekspert. Tak mówię. Ekspert. Od wczoraj. Od soboty. Od soboty. Okej. Okay. Adamie, jak długo na rynku? Od 2005 roku. No to już kilka lat minęło. Wiele się zmieniło. Trochę było tego, tak. Okej. Okay. Porozmawiamy trzy punkty. Agenda. Pierwszy punkt, gorący, świeży. Jeszcze ciepły. Ustawa o kredycie hipotecznym weszła w życie 22 lipca, tak? Tak, że mówię. Sobota. Bardzo ciekawa data, żeby weszła nowa ustawa. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Kryteria wyboru banku. Tutaj wejdziemy w rolę klienta. Ja postawię się w tej roli. Podpytam Adama, na co warto zwrócić uwagę przy danym wyborze, czyli taka konsultacja. Live. Konsultacja live. I trzeci punkt. Adamie, pracowałeś w banku, teraz jesteś niezależnym pośrednikiem kredytowym, czyli współpracujesz z wieloma bankami. Tak. Pokażemy różnicę? Pogadamy o tym. Bardzo chętnie. Dzisiaj miałem bardzo ciekawe spotkanie z klientami i podzielę się tą szokującą informacją, o której dzisiaj usłyszałem, także okay. To na deser. To na deser. Na deser. Dobra. Zaczynamy. Punkt pierwszy, ustawa o kredycie hipotecznym. Co się zmieniło? Co się zmieniło? Ustawa tak naprawdę ma za zadanie regulować rynek. Ma za zadanie to, żeby klienci byli bardziej informowani przez banki na temat kosztów, na temat różnych opłat i dodatkowych produktów, które przy okazji kredytu hipotecznego są doklejane do oferty. Okay. Czyli przejrzystość? Większa przejrzystość? Miało to wprowadzić większą przejrzystość. Miało być, okay. Banki mają teraz obowiązek generowania formularzy informacyjnych, natomiast no, nie jestem przekonany, czy do końca można bardziej klienta poinformować o tym, jeżeli ktoś robi to dobrze, to po takim jednym spotkaniu klient jest, można powiedzieć, fachowcem w kredytach hipotecznych. Jest w pełni poinformowany, ma porównaną ofertę, jest rozmowa. Ale okej, do tego przejdziemy nieco dalej, czyli pierwsza rzecz, jaką powiedziałeś, to jest ta większa przejrzystość, bo jest formularz informacyjny. Tak? Ma to takie mieć zadanie. Okej. No dobra, mamy większą przejrzystość. Co jeszcze? Bank ma obowiązek wydać decyzję w ciągu 21 dni od złożenia wniosku kredytowego. Okej. Okay. Ma to niby skrócić czas oczekiwania klienta na wydanie decyzji, żeby nie była sytuacja taka, że klient czeka na decyzję 2 miesiące i nie może się na nią doczekać. Okej. Okay. A jak nie wyda? A to bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Kara. Będzie kara. Czyli te 21 dni może? Tak, rozumiem. Dotyczy wszystkich banków. Tak. Okej. Okay. Tak. Decyzję ostateczną. Tak. Natomiast sytuacja jest opanowana, banki nie wydadzą decyzji kredytowej, jeżeli klient nie złoży wniosku kredytowego, a żeby klient złożył wniosek kredytowy, musi najpierw złożyć formularz, w którym bank wyda odpowiedź, czy w ogóle klient może taki wniosek kredytowy złożyć, więc jakby. Czyli co, to Adam nam tutaj dzisiaj przedstawia, jak to wygląda od strony praktycznej. Tak, ja coś poczytałem o tej ustawie, bardzo ogólnikowo, nie wchodzi w szczegóły. Natomiast bardzo ciekawe jest to, co mówisz, czyli w pierwszej kolejności klient składa zapytanie. Tak, bank. Formularz informacyjny, czy bank wyrazi zgodę na złożenie wniosku. Okej. Okay. Wyda taką zgodę, to klient składa wniosek i od tej pory bank ma niby 21 dni. Okej. Dobra, czyli to jest punkt drugi, czyli określone ramy czasowe na wydanie decyzji kredytowej. Tak. To, co powiedziałeś, pewnego rodzaju obejście, no bo tak to traktuję, tak? Tak to rozumiem. Czyli zapytanie do banku nie jest de facto wnioskiem?
Nie. Do tej pory było tak, że składaliśmy wniosek kredytowy i bank miał decyzję. Jeżeli w procesie na dany moment nie miał zbyt dużej ilości złożonych wniosków, ta decyzja powstawała szybko. Jeżeli bank miał dobrą ofertę kredytową, bardzo szybko się zapychał proces kredytowy, wydłużał się. Bywało tak, że bank z jednego dnia, trzech dni, w którym normalnie wydawał decyzję kredytową, potrafił zapchać się do 2 miesięcy. Okej. Okay. No ale to tak jak sam wspomniałeś, wiązało się to z dobrą ofertą. Tak? Banki po prostu zmieniają swoje oferty. Dzisiaj jest tak, że klient musi dostać decyzję kredytową w ciągu 21 dni od złożenia wniosku kredytowego, więc bank obawia się sytuacji takiej, że jeżeli pojawi się duża ilość zapytań o taką decyzję, nie będzie w stanie się... Bo się zapcha po prostu, więc najłatwiej jest to ominąć zapytanie. Okay. Wniosek kredytowy dzisiaj się troszeczkę inaczej nazywa i tyle. Polska to piękny kraj. Potrafimy takie rzeczy wymyślać. Okej. Dobra. mamy drugą zmianę. Coś jeszcze takiego istotnego? Prowizja za wcześniejszą spłatę. Okej, jak to jest? Opłaty za wcześniejszą spłatę. Dzisiaj ustawa reguluje to w ten sposób, że bank nie może pobierać opłaty po upływie 3 lat. W ogóle. Tak. Spłacamy i już. Do tej pory było tak, że... Niektóre banki pobierały prowizję przez 5 lat, niektóre banki potrafiły pobierać prowizję w całym okresie kredytowania, więc to jest akurat ta zmiana, która wprowadza coś dobrego. Taka najistotniejsza. Bo... Prowizja za wcześniejszą spłatę jest mechanizmem psychologicznym. Okej. Okay. Każdy się pyta, a potem nie... Dlaczego bankowi klientowi klient zapłaci prowizję, wcześniej spłaci kredyt? No dlatego, żeby go nie spłacał, żeby mógł zarobić. I bank zarobi. Czyli jeżeli my spłacimy kredyt, to bank nie zarobi. No tak. Czyli jeżeli zapłacimy tą karę i bank nie zarobi, to powinniśmy mieć więcej pieniędzy w portfelu. Teoretycznie. Od tego jesteśmy, żeby takie rzeczy liczyć. Okej. Okay. Dobra, mamy 3 rzeczy, czyli... Główne. Tak. Główne. Coś jeszcze? Coś powinniśmy dodać, na coś zwrócić uwagę? Nie, wydaje mi się, że to są takie najistotniejsze rzeczy. Okej. Dobra. Zamieszanie na rynku, bo to weszło dopiero co. Wiem, że zajmujesz się kredytami praktycznie na co dzień. Czy już miałeś przyjemność składania jakichś wniosków nowych do banków? Nie, jeszcze nie. Jutro zaczynamy pierwszy wniosek, więc tak naprawdę wcześniej nie umawialiśmy spotkań, bo nie mieliśmy formularzy, więc nawet nie mieliśmy na czym tych wniosków po prostu spisać. Okay. Nie są to wnioski, są zapytania. Okej. Czy przez to całe zamieszanie wszystkie banki udzielają kredytów, czy nie jest tak, że któreś banki, nie wiem, wstrzymały teraz na przykład składanie wniosków? Nie. Czyli tak, docierane są procedury. Nie zmieniły, na żywo. Nie zmieniły nawet ofert swoich, także warunki są porównywalne do tego, co było przed wejściem w życie ustawy. Natomiast zmieniła się zapis dotyczący wcześniejszej spłaty. Także te banki, które miały ten zapis. I to też jest jakaś ciekawa historia, bo niektóre banki, które wydały już decyzję przed wejściem w życie ustawy albo przyjęły wniosek przed wejściem w życie ustawy, zostawiają tą decyzję i umowę na tych warunkach, jaka ona była wydana, czyli klient podpisuje umowę z tym dłuższym okresem prowizyjnym na przykład. Na przykład. A część banków to zmieniło i... Okej, okay, czyli od, umowę. No, jeżeli złożyliśmy wniosek kredytowy, będziemy składać wniosek po 22, to już działamy według nowych zasad. Jeżeli decyzja została wydana kredytowa wcześniej, no to bank ma prawo do tego, aby na podstawie tej decyzji... To troszeczkę jest tak, że część banków różnie to interpretuje po prostu. Okay. Jedne mówią, że zostawiamy po staremu, inne zmieniają, więc dobre. Ciężko pomóc. Dobra. Punkt pierwszy. 10 minut, jesteśmy w czasie. Mamy pół godziny na cały program. Mamy radę. A więc punkt pierwszy, mamy ten wierzchołek góry lodowej omówiony. Jest ciekawy w każdym razie. Jest ciekawy, dzieje się. Natomiast bardzo istotne jest to, co powiedziałeś, że banki jakoś nie zareagowały nerwowo na tę ustawę i nie zmieniły w większości swoich warunków cenowych. A więc bez paniki, spokojnie.
Składamy, działamy. Nic wielkiego się nie wydarzyło. Więcej, negatywnego. Więcej formularzy tak naprawdę do wydrukowania, przekazania klientowi. Pytanie, czy to faktycznie pomoże w poinformowaniu klienta o wszystkich kosztach. Jeżeli chcemy porównać ofertę 5 banków i z każdego banku dostaniemy formularz 5-stronicowy o jego kosztach, to tych stron jest 25 do przeczytania. To już jest taki spory natłok informacji. Tak. Klient nie dostaje tego w pigułce, tylko dostaje to po prostu tak rozłożone na części pierwsze. Są osoby, które pewnie będą przy tym siedziały, studiowały. Tak. Pytanie tylko, na ile to jest wartościowe. Ale to zostawmy. Ocenę zostawmy innym. Punkt drugi. Kryteria wyboru banku. Oczami klienta. Ja jestem przekonany, że spotykasz się z pytaniem, jeżeli spotykamy się, tak? Ja jestem klientem, ty jesteś moim pośrednikiem. Panie Adamie, który bank teraz ma najlepszą ofertę? To zależy. Okej. Zależy to tak naprawdę od tego, jakim wkładem własnym dysponujemy, na ile lat chcemy ten kredyt. Wkład własny. Od razu minimalny wkład własny wymagany? 10%? W zależności od banku. Się nie zmieni. Większe banki wymagają 20%, ale one zawsze wymagały 20%, więc to się nie zmieniło. Okej, dobra, czyli pytanie o wkład własny. Plan wcześniejszej spłaty tego kredytu, czy klient chce spłacić ten kredyt w jakimś określonym czasie wcześniej, czy to jest taki kredyt, na który nie będzie spłacony wcześniej. Kwestia kosztów początkowych tego kredytu, czy... Czyli prowizja za udzielenie. Prowizja bądź ubezpieczenie, czy chcemy wybrać bank, który jest, ma niższe oprocentowanie, ale wyższe koszty początkowe, czy wręcz odwrotnie, godzimy się na troszeczkę wyższe oprocentowanie, w zamian za to, że nie mamy kosztów początkowych i tutaj jakby trochę zaglądamy w portfel klienta. Czy indywidualna sytuacja. Tak, to jest indywidualne, każdy ma do tego własne osobiste podejście i... Wymieniłeś 4-5 parametrów, to dosyć złożona informacja, tak? Bo jeżeli jeden bank, nie wiem, ma niższą marżę, powiedzmy, ale to trzeba też zwracać uwagę na pozostałe koszty. Pozostałe koszty. Czyli tutaj robi się nam praca na liczbach. Twórcza. Tak, porównujemy takie różne warianty, przedstawiamy jak to wygląda w poszczególnych bankach, jak wyglądają koszty początkowe, jak wyglądają koszty całkowite i rozważamy różne przypadki wcześniejszej spłaty w tym roku czy w jakimś tam kolejnym i próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, które jest po prostu najkorzystniejsze dla klienta, a klient jakby otrzymuje na tate rozwiązanie i podejmuje decyzję, który wariant mu się najbardziej podoba, bo naszym zadaniem jest podejmować, wybierać za klienta, tylko przedstawiać klientowi rozwiązania różne, po to, żeby on mógł wybrać to, co jest dla niego najlepsze, bo my możemy liczyć to tak, a klient może mieć jakby swoje, że tak powiem, jeszcze własne kryteria, których my nie wiemy. Okay. Ważne jest to, żeby był świadomy tego, co kryje się pod tymi wszystkimi kosztami. Okay. A to nasze zadanie. Okej. De facto możemy połączyć punkt drugi z punktem trzecim, tak? Bo mamy pracę niezależnego pośrednika, dodałbym doradcy. Tak? Nie masz... już doradcy nie. Niezależny pośrednik, agent, ekspert kredytowy. De facto troszeczkę zaczynasz mówić o tym, jak pracuję. Tak. Ty masz współpracujesz, nie wiem, tak namacalnie z iloma bankami? 1, 2, 5, 10? Współpracujemy ze wszystkimi bankami, tymi większymi na rynku. Natomiast jakby kryterium wyboru ogranicza się do tych banków, które mają w danym momencie najlepszą ofertę i to się zmienia w czasie. My to obserwujemy, śledzimy, analizujemy, więc jakby... Łapiecie się na bieżąco? No, oczywiście. Okej. Oczywiście. Dobra. Czyli znacie
praktycznie wszystkie oferty, które są w danym momencie na rynku. Tak. Wiemy o tym, że to, o czym wspomniałeś, banki robią pewne, nie wiem jak to nazwać, akcje promocyjne, na przykład tam, dając lepsze warunki na pewien okres, targetują swoją ofertę do konkretnej grupy klientów. No tak, ale to się dosyć często zmienia. Tak. Okej. Coś więcej? Różne banki podchodzą do kwestii policzenia zdolności kredytowej. O. Więc jeżeli mamy inną formę zatrudnienia niż umowa o pracę, to różne banki do tego podchodzą, więc nasza wiedza nie ogranicza się do tego tylko, w którym banku jest najtaniej, ale też w którym banku klienta dochód będzie zaakceptowany, jaki poziom tego maksymalnej kwoty kredytu może klient uzyskać, czy klient w ogóle dostanie kredyt w tym banku. Okej. Okay. Z tego co mówisz, to rozumiem, że są banki, nie wiem, jeżeli prowadziłbym spółkę z o.o., przykład, to jeden bank zupełnie inaczej liczy zdolność dla tego rodzaju dochodu, a inny? Tak, dla uproszczenia myślę, że spółka z o.o. jest takim dochodem niezbyt często spotykanym, bardziej takim powszechnym. Dla przykładu jest umowa o dzieło. Okej. Okay. Umowa o dzieło, która ma koszty uzyskania tego dzieła w wysokości 50% okay. przeniesieniem praw autorskich, i część banków przyjmuje to, co wpływa na konto, i ta część banków to, co jest na picie, czyli połowę tego dochodu. Okej. Okay. Banki też, rozumiem, biorą różne okresy. Dokładnie tak. Są banki, które liczą zdolność w oparciu o średnią z 12 miesięcy, a są banki, które liczą zdolność w oparciu o 3 miesiące. Więc różnych zależności, ale jest bardzo wiele. Sporo i trzeba mieć tego świadomość, wiedzę i jakąś taką łatwość w poruszaniu się w tym wszystkim, żeby przedstawić klientowi to, co faktycznie jest najtańsze. Okay. I de facto, jako niezależny pośrednik, reprezentujesz klienta, który do ciebie przychodzi. Ja jestem kredytobiorcą. Jeżeli nawiązuję współpracę z tobą, przychodzę jako do eksperta, żeby dowiedzieć się, gdzie, co, jak zrobić rozeznanie, to ty reprezentujesz mnie. Tak. Okay. Dokładnie tak. Okay. Różnice w kosztach są spore. Są banki, które nie pobierają żadnych prowizji za i opłat za uruchomienie takiego kredytu. Są banki, które potrafią pobrać nawet i 5-7%. Za co to 7%? Za przyznanie takiego kredytu w postaci ubezpieczenia bądź prowizji. Różnica przykładowo przy takim kredycie w kwocie 300 tysięcy potrafi wynosić nawet i 15 tysięcy kosztów początkowych. Sporo. 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 Czyli de facto cross-selling, ale taki trochę przymusowy? Trochę tak. Trochę tak, ale to dla dobra klienta. Okej, okay. najważniejsze jest dobro klienta. Bank chce zarobić po prostu. No tak, no nie jest instytucją charytatywną. Udziela kredytu, daje komuś swoje pieniądze, no to nie po to, że go lubi, albo nie dlatego, że go lubi. Kalkuluje ryzyko, czy się opłaca i jakie jest ryzyko, że te pieniądze do niego wrócą z odsetkami. Tak. Okej. Okay. Chce zarobić. No dobra, ale cały czas mówimy niezależny doradca. Wspomniałeś o tym, że reprezentujesz klienta, ale de facto, bo rozmawiam o pieniądzach, o finansowaniu. Wynagrodzenie pokrywa bank dla ciebie, tak? Bo to jest też temat, który pomniejsza swój zysk. Pomniejsza swój zysk. Tak. Okay. Jeżeli na takim jednym kredycie bank jest w stanie zarobić 250 tysięcy. Mówimy tutaj przykład, o tych 300 tysiącach na okres tam 30 lat. Tak. Dla nich jestem wisienką na torcie, jak to mówię. Stać ich. Jestem dla nich dużym kosztem, dlatego że koszt utrzymania oddziału jest zdecydowanie większy niż opłacenie takiego pośrednika. No bo o tym też należy pamiętać, tak, że całe akcje marketingowe, też właśnie oddział, to o czym wspomniałeś, pracownicy, którzy tam są, oni pobierają też wynagrodzenie, a więc to mniej więcej gdzieś się równoważy. No jakby koszty,
koszt, który bank musi ponieść za pozyskanie klienta, jest zdecydowanie mniejszy w przypadku moim niż to, jeżeli gdzieś jest to przez swoją sieć własną, no bo tą sieć musi utrzymać. No musi utrzymać, tak, i wiąże się to też z kosztami placówki, tak, to wszystko utrzymanie. Dobra, niezależne pośredniku, pracowałeś, wiem, też w jednym z banków, nie robimy kryptoreklamy, bo to nie o to chodzi, rozmawiamy sobie z gościem specjalnym na podstawie twoich doświadczeń. 2005 roku. To były kredyty hipoteczne wtedy? W 2005? Tak, to zaczynał się boom hipoteczny. Mieszkanie się sprzedawało jak ciepły boom. Okej. Okay. Pracowałeś w jednym z banków. Ze swojej perspektywy, tak? Nie oceniając, natomiast ze swojej perspektywy, jak wygląda praca takiego, nie wiem, teraz można nazywać doradca bankowy? Czy też już nie? Pracownik bankowy. Dobra, zostaw. Dobra. Generalnie jak rozstałem się z jednym bankiem i wyszedłem w świat i zacząłem być takim doradcą niezależną, otworzyły mi się oczy. Ja w ogóle byłem w ciężkim szoku, że banki mają w ogóle oferty inne i okazało się, że są lepsze niż te banku, w którym pracowałem. Pracownik banku jest zakodowany na to, że ta oferta jest najlepsza. Inne nie ma. On nie ma innych. No nie ma innych. Nie ma innych zaoferowania, więc on się rzeczy jakby zakłada i wierzy w to, że ta oferta jest najlepsza na rynku. Natomiast ona nie jest. Są pewnie momenty, tak? Kiedy na przykład w danym banku jest akcja, to o czym rozmawialiśmy, akcja promocyjna, że jest chwilowo, tak, zapychamy dział analityczny, pozyskujemy klientów, ale to jest chwila. Tak, no ale to też trzeba trafić na taką osobę w banku, która będzie miała wiedzę, jak to zrobić. Dzisiaj byłem na spotkaniu z klientami, którzy... Przykład. Z życia. Byli w jednym z banków, w dwóch różnych oddziałach. Chcieli sobie porównać oferty tego samego banku, dwóch różnych pracowników i dostali sprzeczne informacje. Jeden pracownik powiedział, że wymagany wkład własny w ich banku to jest 10%, drugi powiedział, że to jest 15%. Może miał gorszy dzień ten drugi. Zarządzał więcej. Zgubili się z tą informacją i nie wiedzieli, co dalej z tym zrobić, więc... się wiedzą, jak to wygląda. A ile de facto jest w tym banku? 10%. Czyli ten drugi miał gorszy dzień, może to wynikało, no nieważne z czego to wynikało, ale że w jednym banku dwa oddziały i dwie sprzeczne informacje? Tak, dwa różne oddziały, jeden bank, dwóch różnych pracowników, ta sama procedura, te same wymagania, te same szkolenia. Jaka jest różnica w wiedzy, doświadczeniu? Trudno taką osobę znaleźć, która ma wiedzę. Trochę tutaj zahaczamy o temat pod tytułem ważna jest osoba, jednostka, z którą rozmawiamy. Tak. Tak? Bo w takim banku pracuje sztab ludzi. Tak? Są różnice pomiędzy tymi osobami. Podejrzewam, że jest wielu pośredników też niepracujących, niezależnych. I trudniej nadążyć nad natłokiem tych informacji, tych aktualizacji właśnie temu niezależnemu pośrednikowi. I to też jest ważna jednostka. Wydaje mi się, że to jest również kwestia doświadczenia. I masz już tą biegłość i płynność, orientujesz się w tych różnicach i zmieniają się te oferty, to na bieżąco się po prostu aktualizujesz i wiesz o tym, jak to wygląda teraz. Później już weryfikacja, czy tam zmiana tych ofert jakby nie sprawia jakiegoś tam większego bólu, nie? Że musisz to zapamiętać, bo to jakby jest automatem, żyjesz ty. Żyjesz. Pasja. Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o pasjach. Tak jak z tobą rozmawiam, mam wrażenie, że po prostu lubisz to, co robisz. Jestem fanem. Okej. Mamy, myślę, że ten temat, porównanie, pokazaliśmy największe różnice, tak? Pomiędzy jedną pracą, nie krytykując ogółu. Jest. Znam fachowców, naprawdę poleciłbym w kilku bankach fachowców, rzetelnych ludzi, kompetentnych, których z zawiązanymi oczyma polecę, gdyby była taka potrzeba. Okay. Natomiast no, niestety jest to, tak jak powiedzieliście, szkoły góry lodowej i tych ludzi jest mało, ciężko jest na taką osobę trafić, więc... Okej. To widać po spotkaniu po prostu. Jeżeli ktoś się na tym zna i ma pasję i zaangażowanie, to potrafi to
bardzo szybko przekazać tą wiedzę. Słuchajcie, ja chciałbym tylko potwierdzić to, co powiedział Adam. Trochę zdradzę tutaj tajemnicę. Ja miałem przyjemność bycia uczestnikiem na niejednym spotkaniu z Adamem. Na jednym chyba. No nie jednym. Jednym. Dajcie spokój. Szaleństwo. Szaleństwo, siedziałem, słuchałem, klienci siedzieli, słuchali, natomiast to co była moja obserwacja, jak było prowadzone to spotkanie. Było, nie wiem, badanie potrzeb, to tak strasznie górnolotnie. Natomiast zwykła rozmowa z klientem. To nie było skupienia nad ofertami, tak? Tylko jaka jest sytuacja, na czym zależy, jakie są plany, jakie są pomysły, to z każdej strony. Słuchajcie, to spotkanie trwało, nie wiem, 20 minut? Pół godziny? Pół godziny max. Po spotkaniu klienci dostali gotową ofertę od Adama. Zweryfikowaliśmy to, to był kawał dobrej roboty, a więc tu nawiązując do pasji, do porównania i do doświadczenia. To wszystko się zgrywa. Autoreklama ci zrobiła. Adam nie chciał, to zrobiłem autoreklamę. Tak, mówię, naprawdę polecam. Policzenie zdolności naprawdę nie zajmuje dużo czasu. Mhm. Natomiast dużo czasu zajmuje wyjaśnienie tych wszystkich zależności, co od czego zależy, co ile kosztuje, gdzie, jakie są różnice w tych kosztach. Jakby pokazanie klientowi tego, jak dobrze to jest analizować, na co zwrócić uwagę, co jest ważne, co jest istotne, okay, a co jest tak naprawdę błahe i... Jeszcze jedna kwestia. Wspomniałeś o wyliczeniu zdolności kredytowej. Ja słyszałem, że są jakieś takie w internetach kalkulatory. Są. Ma to coś wspólnego z rzeczywistością? Nic, a więc tutaj... Nie dajmy się nabierać. Przykładem jest wcześniejsza umowa o dzieło. Mhm. Okej. Okay. Inaczej bank liczy niż to, co nam wpływa na konto. Inne procedury, inny okres, który jest brany pod uwagę inny przy okres, liczeniu tak. zdolności kredytowej. Każdy bank robi to inaczej. Nie da się tego uśrednić. Nie. No chyba, że chcemy mieć informację, która jest niepotwierdzona, to jest żadna informacja. No to możemy takie rzeczy robić. W ten sposób nie liczmy. Nie liczmy. Mamy jeszcze 3 minuty. Jeżeli liczenie zdolności. Ja zajmuję się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości. Często spotykam się z taką opinią z klientami kupującymi, z którymi rozmawiam. Panie Marcinie, nie ma problemu. My mamy zdolność, bo sprawdziliśmy to samo. Na kalkulatorach internetowych. Na tych kalkulatorach, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Natomiast odnośnie drogi, tak, prowadzimy program o nieruchomościach. Klienci kupujący, którzy podpierają się środkami z kredytów. Który moment jest najlepszy, żeby spotkać się z taką to osobą, na ten przykład, jak? Na samym początku, od razu. Jak tylko podejmiemy decyzję, że chcemy kupić mieszkanie i posiłkować się kredytem. Okej. Okay. Czyli nie chodzimy po mieszkaniach, tylko badamy sobie zdolność, wiemy, na co nas stać. Tak. Mamy... Wiemy, jak wyglądają koszty, ile mamy wkładu własnego, czyli porównujemy sobie nasz budżet domowy, czyli oszczędności nasze, tak, jaki mamy portfel, ile możemy wydać, ile to nas będzie kosztować, ile jest wymagany wkładu własnego, jaka będzie rata, ile zapłacimy odsetek, jakie przy okazji dodatkowe ubezpieczenia, produkty bank nam dołoży do tego kredytu i wiemy po prostu, na co nas stać. Super. I wchodząc do mieszkania, możemy dosyć szybko przekalkulować, ile to mieszkanie będzie kosztować. I czy jest dla nas? I czy jest dla nas. Więc jeżeli znajdziemy to mieszkanie, które jest mieszkaniem naszym wymarzonym, łatwiej nam jest podjąć decyzję, że chcemy je kupić, bo wiemy, że mamy zdolność na nie, wiemy, ile będzie rata kredytu wynosić, ile to będzie nas kosztować. Okay. Nie zaczynamy
działać nerwowo w pośpiechu, bo teraz już musimy szybko policzyć sobie zdolność, szybko znaleźć bank, który nam na to mieszkanie znajdzie kredyt, bo my wcześniej o to nie zadbaliśmy. Bzdura. Niepotrzebnie. Czasami zdarzają się, też należy uprzedzić, bo czasami zdarzają się tego typu sytuacje, kończą bardzo nieprzyjemnie, bo mamy jakąś ogólnikową informację, że mamy zdolność na to mieszkanie, jesteśmy przekonani, podpisujemy pach umowę przedstępną, płacimy zadatek. I nie dostajemy kredytu. Nie dostajemy kredytu. Tak, zadatek średnio przyjęty 10%, to jest umowne, tak? Ale to są potężne pieniądze przy tego typu transakcjach. Nie mamy zdolności, no to co? Tracimy zadatek. Dlaczego? Dlatego, że nie spędziliśmy pół godziny, nie poszliśmy, nie zweryfikowaliśmy swojej zdolności kredytowej. Jedna jeszcze rzecz, którą chciałbym z Tobą poruszyć, mianowicie tutaj zahaczyliśmy umowy przedwstępne. Jest coś takiego jak umowy rezerwacyjne. Tak. Tak, umowa rezerwacyjna. Na czym polega? No rezerwujemy jakieś mieszkanie na jakiś czas. Czyli podpisujemy po prostu, ja jestem sprzedający, ty jesteś kupujący. Ja zamierzam to sprzedać, a ty zamierzasz ode mnie kupić. Okej. Okay. Na podstawie tej umowy rezerwacyjnej możemy złożyć wniosek? Tak. Możemy. Do wszystkich banków? Nie. Zadamy, jest konkretna rozmowa. Tak? Nie. Natomiast ważna informacja. Na podstawie takiej umowy rezerwacyjnej jest możliwość uzyskania decyzji, czy to wstępnej, czy ostatecznej. Jest tak, potwierdzenia przez bank, że bank nam udzieli kredytu. Okej. Okay. Dobry. Ważne jest to, żeby się interesować tym wcześniej, żeby jednak rozmawiać z ludźmi i porównywać te oferty, sprawdzać sobie, czy mam zdolność kredytową, ile to mi będzie kosztować już od razu na etapie podejmowania decyzji, przygotować się do tego wcześniej, bo później mamy ten komfort psychiczny, że możemy podjąć decyzję w sposób nienerwowy, pochopny, bo jesteśmy do tego przygotowani. I mamy rozplanowane. Mamy wszystko zaplanowane. Okay. Podsumowanie programu? No bo jesteśmy już po czasie delikatnie. Punkt numer pierwszy, ustawa. Nie taki diabeł straszny. Nie zmienia dużo. Okej. Okay. Banki się do tego przystosowały. Czas jeszcze pokaże, natomiast nie ma jakichś drastycznych ruchów od strony banków. Tutaj żadnego wielkiego popłochu nie ma. Punkt numer drugi, kryteria wyboru banku. No to chyba to można podsumować. To, od czego zaczął Adam, to zależy. Tak. To zależy, czego oczekujemy, czego potrzebujemy, jaka jest nasza sytuacja, jakie są nasze oczekiwania. Możliwości. Plany. Temat rzeka, produkt szyty na miarę. Indywidualnie. Trzeci punkt. Pracownik banku kontra niezależny pośrednik. Absolutnie złego słowa nie mówimy o pracownikach banku. Są super osoby, bardzo kompetentne. Polecamy z nimi kontakt jak najbardziej. Robią kawał dobrej roboty dla klienta również. Natomiast niezależny tutaj pośrednik dodatkowo ma taki atut, że ma porównanie do tego, co się... Możemy porównać ofertę, tak, możemy... pomóc w wyborze tego jednak najtańszego banku. Pracownik banku jest... Jasne. No mamy pokazane różnice. Ważna jest dana osoba, z którą się spotykamy, z którą rozmawiamy. Nie można uogólniać bez względu na zawody. Myślę, że to jest taka żelazna zasada. Tak, to wszędzie. Tym optymistycznym akcentem. Adam, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia, za obecność. Dziękuję. My Wam serdecznie dziękujemy. Sezon pierwszy dobiega końca. Był to 10. odcinek. Ja serdecznie Wam dziękuję w imieniu RS Real Estate, w imieniu Michała Stanisława Sosnowskiego w butach przez Pragę i w imieniu swoim. Co będzie dalej, zobaczycie wkrótce. To na tyle. Dzięki. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.